Witam. Mam przyjemność zaprezentować Państwu pierwszą na świecie usługę API do pozyskiwania wiarygodnej dokumentacji fotograficznej. To dzięki koncepcji API usługa ta jest banalnie prosta i tania w integracji z dowolnymi systemami informatycznymi. Aby zrozumieć i poznać możliwości usługi PhotoClippy, posłużymy się panelem prezentacyjno-testowym. Mamy tutaj przygotowane takie dema różnego rodzaju dla ubezpieczeń, kredytów hipotecznych i przemysłu. Ubezpieczyciel, podpisując umowę, ma do dyspozycji pewnego rodzaju ułatwienia, które bardzo się przydadzą. Otóż poprzez odpowiednie szablony, w których może sam zdefiniować ujęcia jako przykładowe, bądź też dla całych zestawów szablonów, czyli powiedzmy takie nasze typowe autokasko składające się z 6 zdjęć, tak? Czyli powiedzmy przód, tył, środek i tak dalej. To jest taki typowy produkt, który ubezpieczyciel mógłby sobie sam skonfigurować w naszej usłudze PhotoClippy. Jeżeli stwierdza, że to są jak gdyby przykłady, szablony. Jeżeli stwierdza, że potrzebuje pozyskać dokumentację od konkretnego klienta na potrzeby konkretnej polisy, wówczas sam własnym systemem wysyła odpowiedni SMS z kodem dostępu do usługi. I teraz tak, to co ja teraz zrobię, tak naprawdę wykonuje ubezpieczyciel, bo to ubezpieczyciel zna numer SMS, numer telefonu klienta. Ja wpiszę tutaj swój numer. Tak, ażeby SMS dotarł do mnie. I teraz tak, ubezpieczyciel zamawia w usłudze odpowiedni wzorzec dokumentacji fotograficznej. Klikając zamówienie, on może wybrać, jaki schemat z tych, które zdefiniował sobie wcześniej, chce, żeby usługa poprowadziła za rękę klienta. No i tu napiszę, polisa autokasko. Możemy w każdej chwili zmodyfikować ten schemat, ale zazwyczaj dla typowych produktów jest to typowy zestaw zdjęć. Ja zrezygnuję celowo z jednego elementu, wtedy będę miał ich mniej do wykonania. Poprzez komendę w API ubezpieczyciel poda odpowiedni schemat, czyli zestaw, i złoży zamówienie na dokumentację fotograficzną. Wówczas system zwraca odpowiedni niepowtarzalny kod. I tutaj my teraz pobierzemy ten kod, ponieważ mamy tutaj nowe zamówienie i oczywiście to jest odpowiedni kod i tekst, który ubezpieczyciel sam jest w stanie sobie własnym systemem rozsyłania SMS-ów przesłać do klienta. Powtarzam, to co tutaj widać, tak naprawdę wykonuje ubezpieczyciel swoim systemem. Usługa PhotoClippy dostarcza tylko ten fragment. W tym fragmencie zawarty jest dostęp do odpowiednich mechanizmów, w tym kluczu zawarty jest odpowiedni schemat żądanych zdjęć i to, w jaki sposób one mają się zachowywać przez cały czas trwania tej usługi. Czyli usługa nigdy na żadnym etapie nie zna, nie chce znać ani numerów polis, ani numerów komórkowych klienta. Także usługa zwraca tylko to. Wysyłamy.
No i w tej chwili prawdopodobnie na mój telefon, o właśnie, pojawiła się informacja o tym, że otrzymałem SMS. Mamy naszego SMS-a, po uruchomieniu którego mamy panel. 5 zdjęć do wykonania. Po kolei każde z nich, widać, jak ma wyglądać wzorzec. Robimy zdjęcie, jeśli nam pasuje, dajemy OK. Kolejne zdjęcie. Tu w dowolnej chwili będzie można poprawić zdjęcie, no powiedzieć nie, nie OK, ponów. Wszystkie te zdjęcia muszą być wykonane, aby całość w komplecie za jednym zamachem przesłać. Zwracam uwagę, że akurat tutaj jestem na zewnątrz i mam załączoną geolokalizację i dlatego, o, proszę bardzo, zdjęcia już są przesyłane na konkretny adres powiązany ze zleceniem. Ubezpieczyciel teraz może w dowolnej chwili pobrać te zdjęcia do swojego systemu informatycznego. Jak widać było, zdjęcia zostały przesłane z powodzeniem. Zajrzyjmy do naszego zlecenia. Zobaczmy, jak wyglądają nasze zdjęcia. No widać, że są dokładnie takie, jakie żeśmy zrobili. Oczywiście jest też geolokalizacja. To okaże się, gdzie naprawdę byliśmy. Jak widać, jest to dokładnie ten sam niebieski blaszak na ulicy Daniłowskiego. Poza parametrami geolokalizacji była załączona jeszcze jedna bardzo ważna funkcja. Funkcja, która wydaje się być bardzo perspektywiczna, w związku z tym, że wiele systemów dąży do całkowitej automatyzacji. I teraz, jeżeli byśmy poszukiwali, chcieli zrobić autokasko dla samochodu, to ważne, żeby ktoś, kto robi zdjęcia, robił zdjęcia samochodu, tak? Bo nieważne, że on, my mu wskazujemy. Ważne jest też to, ażeby system wiedział, czy zdjęcie, przynajmniej w głównym założeniach swoich, jest samochodem. Zwracam uwagę na to zdjęcie. Tutaj mamy na zdjęciu dwa samochody. Pierwszy, ten z tyłu, Ford, i drugi Hyundai. Natomiast, ponieważ wychodzimy z założenia, że użytkownik fotografuje swój samochód przede wszystkim, to system odrzuca wszystkie zlokalizowane samochody, koncentrując się na tym, który stanowi największą powierzchnię na danym zdjęciu. I dlatego wybrał ten samochód, tą powierzchnię, i stwierdził, że na 97% jest to samochód. Tutaj mamy pewność, że to, co jest głównym elementem fotografii, jest samochodem na 99,68%. Także z tej perspektywy system ma bardzo duże możliwości. Pobieranie zdjęć i wszystkich parametrów powiązanych z tymi fotografiami jest oczywiście wykonywane automatycznie i wykonuje się poprzez metody API, czyli wysyłamy zapotrzebowanie na pobranie zdjęć do konkretnego zlecenia. Przypominam, zlecenie było wysłane SMS-em, SMS uruchomił odpowiednią stronę, strona poprowadziła za rękę przez te 5 zdjęć, nie można było podmienić tych zdjęć, zamienić i wysłać tam czegokolwiek innego, a więc dokumentacja jest wiarygodna i nie do podrobienia. System przetrzymuje w tej chwili pod konkretnym zleceniem zdjęcia. Możemy je sobie pobrać jako komplet bądź pojedyncze wraz ze wszystkimi parametrami.
W momencie, kiedy ubezpieczyciel kończy pracę nad pobieraniem tych zdjęć, tej dokumentacji, wysyła komendę pobieranie zakończone, usuń, i Photoclippy usuwa, i praktycznie to jest wszystko. Zdjęcia pobrane w ten sposób poprzez usługę API trafiają dokładnie do systemu informatycznego ubezpieczyciela w konkretną sprawę. Podsumowując, usługa API Photoclippy to wiarygodna i usystematyzowana dokumentacja fotograficzna przekazywana wprost do Twojego systemu informatycznego. Łatwa i tania integracja bez ingerencji firm zewnętrznych. Zerowy poziom Twoich inwestycji oraz minimalne opłaty rozliczane według liczby wykorzystanych zleceń. Dzięki Photoclippy szybkie i tanie pozyskiwanie wiarygodnej dokumentacji fotograficznej otwiera wielkie możliwości w branży ubezpieczeniowej. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych, auto, kasko i odpowiedzialności cywilnej, do likwidacji szkód dla tych ubezpieczeń, dla ubezpieczeń majątkowych oraz likwidacji szkód majątkowych i dokumentacji szkód rolniczych. Ponadto Photoclippy sprawdzi się w branży kredytowej, przy dokumentacji wykorzystania kredytów i pożyczek, w branży marketingowej, przy dokumentowaniu poprawności prezentacji produktów w handlu i usługach, w sektorze serwisowo-technicznym, przy kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz przy obsłudze reklamacyjnej usług i produktów wielkogabarytowych, w sektorze budowlano-administracyjnym, przy inwentaryzacjach przyrodniczych oraz administracyjnych i budowlanych inspekcjach terenowych. Jak widać, jest wiele branż, gdzie wiarygodna dokumentacja fotograficzna jest niezbędna, ale podstawą sukcesu jest szybkość, niezawodność oraz niski koszt jej pozyskania. To wszystko zapewnia Photoclippy od Praxis.